Polska w drugiej połowie XVIII wieku była równie gotowa na przyjęcie i rozwijanie idei oświeceniowych, co pociąg PKP na trasie Gdynia-Warszawa, na przyjęcie 7 tysięcy kibiców Arki Gdynia. Specyficzne miasto, otoczone przez wroga, zahartowana walce, charakterna załoga. Z uwagi na zaangażowanie naszej inteligencji w próby ratowania lub też dosłownie rozbierania naszego państwa we współpracy z zaborczym bingo, bardzo niewiele osób w naszym kraju mogło sobie pozwolić na rozwijanie idei stricte oświeceniowych i podłapywanie dyskusji toczonych w tamtym czasie na Zachodzie na temat np. roli religii w realizacji osobistej albo o udziale państwa w kreowaniu życia gospodarczego. Bo niestety, ale zajmowanie się takimi tematami w XVIII-wiecznej Polsce było trochę tak, jak kiedy twojemu sąsiadowi w środku nocy zapala się dom, a ty wychodzisz do niego z paletkami do Babingtona i mówisz, że gracie do trzech o to, kto odbiera worki od śmieciarzy w następnym tygodniu. Były jednak oczywiście wyjątki od tej reguły i to całkiem sporo. Jak na przykład Hugon Kołłątaj, który poza tym, że był działaczem starającym się zapanować nad różnymi procesami w naszym kraju, był także wybitnym publicystą. W swoich opracowaniach zajmował się przede wszystkim nauką, czy też szeroko pojętą edukacją, oświatą i wychowaniem obywateli, czyli chyba najnudniejszymi dziedzinami życia, jakie da się wymyśleć, jednocześnie takimi dziedzinami, którymi zajmuje się też w pewnym sensie ten kanał. Tak, dokładnie. Hugon Kołłątaj to taki puchacz XVIII wieku. No niestety to może jest moje osobiste zdanie, ale śledzenie historii takich instytucji jak, no nie wiem, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Komisja Edukacji Narodowej to są rzeczy równie fascynujące, co czekanie na uruchomienie się Windowsa. Chociaż w sumie ten żart może być nieaktualny, jeśli masz chociaż w miarę szybko działającego Windowsa, więc historia tych instytucji jest dla mnie równie ciekawa, co oglądanie pudełka. Takiego normalnego, pustego, kwadratowego pudełka. Kołłątaj w swoich publikacjach i w swoich staraniach sprzeciwia się funkcjonowaniu w naszym systemie liberum veto, czyli możliwości no właśnie wetowania, czyli blokowania, unieważniania dyskutowanych na Sejmie ustaw przez pojedynczych, często specjalnie do tego celu przekupionych czy przygotowanych na przykład przez kogoś z zaborczego bingo szlachciców. Every kitten grows up to be a cat. Zdaniem Hugona Kołłątaja, chociaż u podstaw liberum veto może mieć jakiś tam sens, to szanse powodzenia miałoby tylko w idealnym świecie, którego nigdy między Bałtykiem a schroniskiem nad Morskim Okiem nie uraczymy. Jak twierdził, utrzymanie systemu politycznego z liberum veto wpływa na nasz kraj w podobny sposób, jak wbieganie głową w ścianę z 15-metrowego rozbiegu wpływa na uważność i podzielność uwagi. Taka sytuacja, nie? Poza tym Hugon Kołłątaj i w późniejszym czasie także skupione wokół niego dość spore stronnictwo reformatorów powiada się za ograniczeniem wpływów magnaterii poprzez nadanie większej ilości praw dla mieszczan, którzy w tamtym okresie od szlachty często różnią się jedynie nazwiskiem rodowym. Dodatkowo wspólnie z innymi, znanymi ci pewnie już nazwiskami, jak na przykład Tadeusz Kościuszko, Hugon opowiadał się za nadaniem obywatelstwa chłopom, chociaż wtedy tak tego wprost nie nazywano. Chciał zmienić pańszczyznę i powiązanie chłopów z ziemią na relację przypominającą taką relację studentów wynajmujących mieszkanie w akademiku, których trzyma tam jedynie bardzo niski czynsz. Jak większość przedstawicieli stronnictwa, nazwijmy to stronnictwa niepodległościowego, Polska góro! Drugą połowę swojego życia spędził myśląc przede wszystkim o tym, jak nie dać się aresztować i nie być torturowanym lub zabitym przez przedstawicieli zaborców. A co no... Pod koniec swojego życia udał się na wschód, zajął się tam oświatą i stworzył nawet kilka bardzo konkretnie działających instytucji, w tym chyba najbardziej imponujące liceum na świecie, które wygląda tak. Liceum. Oczywiście przez większość czasu była to szkoła prywatna, przeznaczona dla śmietanki spośród śmietanki okolicznego społeczeństwa, no ale i tak zabawnie, jeśli porównamy ten budynek z jakimś losowym powstałym 200 lat później liceum. No! 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 Innym takim orzeszkiem albo pozytywnym rodzynkiem w sałatce rozbiorowej może być Stanisław Staszic, czyli obok Kołłątaja jeden z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Filozof ten, głoszący koncepcję rozwoju świata oddzieloną bardzo mocno od ingerencji boskiej, wpisywał się w sumie przynajmniej pośrednio w taką szeroką krytykę kościoła, którą realizowali uczeni na Zachodzie, co doskonale wiesz z mojego odcinka o oświeceniu europejskim. Staszic również działał na rzecz poprawy położenia chłopów i rozwoju gospodarczego w Polsce w ogóle. Odegrał na przykład ważną rolę w rozwoju przemysłu, działając jako geolog i badacz natury i zakładając jedne z pierwszych hut na terenie naszego kraju. I jeśli się zastanawiasz i masz taką czerwoną lampkę, to tak. Naprawdę oświecenie w naszym kraju jest tak dziwnym okresem, że mówię tutaj o zakładaniu hut żelaza, no bo powstanie przemysłu na ziemiach polskich to jest moment w pewnym sensie przełomowy. W
dziedzinie szeroko pojętej nauki, takiej ścisłej, do tych dwóch panów trzeba dostawić jeszcze Jędrzeja Śniadeckiego, czyli chemika, który stworzył pierwszy krajowy podręcznik chemii i sprawił, że w tej dziedzinie nie byliśmy 100 lat za odkryciami w stosunku do sąsiadów za Odry, a powiedzmy 10 lat. Wow! Do tego trzeba dodać jego starszego brata, Jana Śniadeckiego, który dokładnie to samo zrobił z matematyką. W pewnym sensie rozwój krajowej edukacji w zakresie dziedzin ścisłych zawdzięczamy jednemu rodzeństwu, co z jednej strony jest bardzo imponujące, ale z drugiej to jest też dość chłodna diagnoza na temat tego, jak wyglądała nasza nauka i inteligencja w XVIII wieku. Taki zestaw daje nam czwórkę jeźdźców edukacji, którzy na swoich barkach wprowadzili nasz kraj do epoki wiedzy i rozumu. I to właśnie dzięki nim, pomimo tragicznej sytuacji politycznej, nie mamy się tak bardzo czego wstydzić w zestawieniu z takim typowym, modelowym krajem oświeceniowym. Do pewnego stopnia podobny wkład rozwoju oświecenia ma także inna postać, która znajduje się na granicy bycia naukowcem i działaczem reformującym edukację poprzez naciski polityczne. Jest to Stanisław Konarski, który dla systemu oświaty w naszym kraju zrobił więcej niż wszystkie reformy edukacji po roku 89, zsumowane, przemnożone przez liczbę pi do potęgi CKE i następnie podkreślone żółtym markerem, żeby się wydawały przynajmniej ważniejsze. Ten dramatopisarz, poeta, tłumacz, edytor, pedagog, publicysta założył na przykład w 1740 roku Kolegium Nobilium, czyli szkołę posiadającą status uczelni wyższej pod opieką ojców PR-ów, do których Konarski sam należał. W oświeceniu, tak jak w innych epokach, pozostaje ta zasada, że jeżeli ktoś jest ważny i mądry, to jest duża szansa, że albo wywodzi się ze struktur kościelnych, albo przynajmniej jest bardzo dobrze ułożony z kościołem. Jeśli przez moment wydawało ci się, że tak nie jest, że ktoś zasłużony dla naszej nauki w okresie między średniowieczem a oświeceniem nie jest przedstawicielem struktury kościelnej, to nie, zapomnij. Oh no, there's a bear in my bed. No, Chuck Testa. Swoją reformę edukacji Konarski próbował sprzedać królowi, który bardzo go cenił. Robił to z determinacją bobra, który pałaszuje świeżo zwalony dom przypułkowy. W swoim pomyśle stawiał na rozwój nauk ścisłych i praktycznych, które wcześniej systemowo były odsuwane tak daleko, jak to możliwe. Bo na przykład lekcje matematyki albo fizyki w czasach Konarskiego przypominały informatykę w szkole podstawowej, gdzie za wstęp do programowania uważa się tłumaczenie dzieciom, z czego składa się myszka, albo do czego służy pasek zadań. Konarski w edukacji prowadzonej przez PR-ów postawił ponadto na odsunięcie łaciny i pięknego przemawiania, a wprowadził elementy bezpośrednio związane z nauką polskiej historii i w ogóle języka polskiego. To mi się podoba. O to chodzi. To był potężny statement i widać to wyraźnie z perspektywy nawet takiej najkrótszej historii. Bo na kilkadziesiąt lat przed tym, jak zaczną nas rozbierać trzy najsilniejsze państwa w regionie, oto Konarski na jednej z najważniejszych uczelni w kraju mówi, że najważniejsza misja to pielęgnowanie tradycji i kultury narodowej, takiej polskiej. Tak naprawdę zakres tego, co Konarski zrobił dla naszej krajowej nauki, jest tak obszerny, że żeby go ogarnąć, potrzebujesz widzenia panoramicznego takiego, jak kozy na przykład mają. Inaczej będziesz w stanie docenić tylko wybrane aspekty jego wkładu w krajową oświatę. No ale gdzieś musimy po prostu powiedzieć koniec i przejść dalej. Ten naprawdę solidny dzik pośród wielu podobnych do siebie reformatorów w latach 60. XVIII wieku zaserwował wszystkim czterotomowy traktat o tym, co nie podoba mu się w polityce i edukacji chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej. I jest bardzo duża szansa, że jakiś fragment czy wycinek jednego wycinka z wycinków tych czterech tomów omawiałeś czy omawiałaś na zajęciach z polskiego pod nazwą O skutecznym radsposobie. Ale też jest 100% szans, albo w ogóle 600% szans, że nie miałeś czy nie miałeś pojęcia, o co w tym traktacie chodzi. A chodziło o to, że polski system edukacji w drugiej połowie XVIII wieku, z drobnymi wyjątkami, służy głównie temu, żeby coś robić, ale się nie narobić i jakoś uzasadnić swoją egzystencję i wysoką pozycję w kraju, no bo przecież uczyli się tylko na najbogatsi. Dodatkowo w kraju, który nie będzie istnieć. No i zdaniem Konarskiego, co było zresztą prawdą, system edukacji nie służył w ogóle po pierwsze edukacji, a po drugie uczeniu społeczeństwa, jak wprowadzić jakąkolwiek realną, czy w ogóle jakąkolwiek zmianę. Szkoda szczepić ryja. Jeśli chodzi o literaturę, to symbolem polskiego oświęcenia, który, jak w renesansie kochano, Panowski ze swoim wieloksięgiem depresyjnym, czyli Trenami, stanowi prawie synonim epoki, jest w tym przypadku książę polskich poetów, czyli Ignacy Krasicki. Ten poeta, prozaik, publicysta, encyklopedysta, a jednocześnie, uwaga, biskup warmiński i co za tym idzie także polityk, łączy w sobie zdecydowaną większość modelowego superbohatera z oświecenia i jeszcze dodatkowo odpowiada za powstanie całej serii kultowych w tamtych czasach publikacji. W swoim hymnie o miłości do ojczyzny opisuje miłość do ojczyzny, tutaj bez zaskoczenia, ale w utworach takich jak Myszej
czy Monachomachia, posługując się połączeniem oklepanego już i bolącego sztywnością podniosłego stylu i błahą, zabawną tematyką, śmieszy i edukuje. Pierwsza polska powieść nowożytna jego autorstwa, czyli Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki, to także satyra obyczajowa podkreślająca poruszane w sumie już od kilkuset lat, na przykład przez Mikołaja Reja, przywary polskiego społeczeństwa, wzbogacona dodatkowo o aktualne dla epoki wpływy dydaktyczne. Największym hitem Krasickiego, który zapewnił mu tak komfortowe miejsce wśród najwybitniejszych polskich literatów, że mógłby po jego publikacji już do końca życia nagrywać vlogi albo łowić ryby, były jednak bezsprzecznie bajki. Bajki Krasickiego to ta pozycja wśród morza lektur, w trakcie której osobiście bawiłem się po prostu znakomicie. Można powiedzieć, że Krasicki robił to, co teraz robią najbardziej popularne kanały commentary, zanim to w sumie w ogóle było możliwe. Bajki są na poziomie europejskiej literatury i wypełniają wszystkie założenia, wpisując się w kanon gatunku. Do tego od strony pomysłu po prostu są spoko wymyślone. Krasicki w swoich króciutkich tekstach przemyca obserwacje na temat świata, często bardzo negatywne i niepopularne w odbiorze, gdyby mówić je po prostu bezpośrednio. Trudno znaleźć działacza politycznego, który lubi, jak mu się powie, że całe jego życie jest działaniem na szkodę państwa, a wszystko, czego się dotknie, obraca się w ruinę i jest rozkradane. Ale jeśli zrobimy to, zamieniając działacza politycznego na, powiedzmy, mającego zapędy autorytarne bobra, a państwo na Jeremia, które zamiast budować rozbiera, a drewno sprzedaje na Ukrainę, no to nagle wszyscy się śmieją, wszystkim się podoba. A idea i ładunek obserwacyjny, ten taki dydaktyczny, moralizatorski, jest dokładnie taki sam. Well played. Bajki jako gatunek i bajki Krasickiego szczególnie, jako w sumie w literaturze naszego kraju symbol tego gatunku, są przykładem poezji bardzo mocno zintelektualizowanej, w której trzeba doszukiwać się drugiego dna, ale jest to poszukiwanie bardzo przyjemne, bo sama kreacja jest po prostu miła i pozytywnie zaskakuje. Zupełnie tak jak moje filmy, tylko że na koniec oglądania takiego na przykład odcinka z reguły czujesz pustkę i chęć rozwiązania umowy z dostawcą internetu, a na koniec lektury bajek aż kusi cię, żeby samemu poczynić jakąś obserwację albo nawet poprawić swoje zachowanie, czy powiedzieć komuś, żeby poprawił swoje. O ile z reguły staram się nie odkrywać kart i rozdaję bardzo sprawiedliwie pogardę i czasem oczywiście przesadzony absurd na temat tego, jak różne pomysły omawiane na zajęciach, czy ogólnie funkcjonujące w jakimś okresie są żenujące, o tyle przy bajkach muszę trochę odkryć karty i powiedzieć wprost, że bardzo je lubię. Pewnie hejterzy powiedzą, że to tylko przez to, że można przeczytać wszystkie bajki Krasickiego 75 razy, wytatuować je sobie na ciele i dalej objętościowo jest to mniej niż przedmowa w Krzyżakach albo pamiętniki starego subiekta. I w sumie to prawda, jest w tym trochę racji, ale waszą uwagę hejterzy, chciałbym zwrócić na to, że przesłanie moralizatorskie, satyryczne czy jakiekolwiek, jakie byśmy nie chcieli znaleźć w bajkach, jest po prostu skondensowane na niewielkim obszarze tekstu. Możesz przeczytać dużo mniej, a wynieść z tego, tak dla siebie, dużo, dużo więcej. Oczywiście jest to koniec końców kwestia gustu, ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą rozwijającym swoje dwa startupy albo pracownikiem na Saksach w Holandii, który zbiera morele na akord, to bajki są właśnie dla ciebie, bo w stosunkowo krótkim czasie dowiesz się naprawdę wiele. Taką wyjątkową cechą polskiego oświecenia w trakcie tak zwanego okresu stanisławowskiego, nazwanego tak od panującego w tamtym czasie Stanisława Augusta Poniatowskiego, było coś, co podkreśla się w każdym opracowaniu, czy nawet małym tekście poświęconym Polsce w tamtych czasach. Chodzi o serię tak zwanych obiadów czwartkowych. Było to dokładnie to, co sugerowałaby nazwa, czyli wspólne jedzenie obiadów w czwartki. Na dwór Stanisława Augusta Poniatowskiego zapraszano artystów, literatów oraz uczonych, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. I dzięki temu dwór królewski na czele z samym królem miał okazję do tego, żeby poopalać się w zajefajności przybyłych gości. Taki rym. Te trwające z reguły po kilka godzin zebrania literacko-naukowe, często kończące się jak przeciętna imprezja w ramach otrzęsień szkół średnich albo studniówka, to coś takiego, co można potraktować jako nieformalną instytucję kultury, ale w rzeczywistości jest to przede wszystkim po prostu sposób na odchamianie się i nadanie jakiegoś pretekstu dla kolejnego tygodnia nic nie robienia. Chociaż zdarzało się oczywiście tak, że faktycznie na obiadach czwartkowych dochodziło do premier czy pierwszego czytania ważnego dzieła, albo do jakiejś dyskusji politycznej, która dotyczyła spraw naprawdę ważnych z punktu widzenia kraju. Znani ci z tego odcinka Ignacy Krasicki, Stanisław Konarski, czy bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy, to wszystko goście, którzy chociaż raz pojawili się na obiadach czwartkowych, chociaż w przypadku większości z nich ciężko stwierdzić, czy wynika to z chęci faktycznego uczestnictwa w tej imprezie, czy po prostu konieczności i benefitów, jakie wynikały z życia w dobrych relacjach z królem.
Bólem, który w zamian za otrzymanie okazji do wytarcia sobie buzi działalnością danej osoby umożliwiał jej realizowanie konkretnych postulatów. Taki właśnie był ten okres oświecenia w Polsce, z którego śmiejemy się trochę mniej niż z baroku, dlatego że faktycznie mamy tutaj zasługi na polu chociażby reformy edukacji, czy też postępów naukowych w ogóle. Jednocześnie nie można zapominać, że oświecenie w polskim wydaniu to też jest testament bierności, no bo wielu Polaków rodzących się w oświeceniu umrze już posiadając obywatelstwo rosyjskie czy też niemieckie. Mam szczerą nadzieję, że zaglądniesz na mojego Instagrama i poznasz inne moje materiały, no i przede wszystkim, że będziesz miał naprawdę dobry poranek, dzień, albo noc, albo wieczór też. Cześć.